To, co się dzieje w Medjugorje, objawienie Medjugorje, mogą być ocenione przez kompetentne komisje władzy kościelnej dopiero, gdy to objawienie się zakończy. Ono się jeszcze nie zakończyło, o ile wiem. Natomiast mam wciąż wiadomości o tych, którzy pielgrzymują do Medjugorje, czy organizują nawet pielgrzymki do Medjugorje, też mam takich znajomych, więc pobożne i zasłużone osoby. Mam wiadomości o tym dobru, które się tam dzieje. Owszem, mam też wiadomości o różnych zastrzeżeniach i wątpliwościach co do Medjugorje, co do autentyczności tych objawień. Jest pismo Vox Domini, które bardzo konsekwentnie przekazu zawartych objawieniach Medjugorje broni i uzasadnia to w sposób poważny. Są publicyści katolicy, wśród nich Antonio Socci, którzy bardzo, o którym wspomniałem, w związku z objawieniami fatimskimi. On w ogóle traktuje Medjugorje jako kontynuację objawień fatimskich. No więc ostateczne zdanie w ogóle wobec wszelkich prywatnych objawień można zachować pewien dystans, a jeżeli w nich nie ma żadnych treści sprzecznych wiarą i moralnością, to lepiej je przyjąć niż odrzucić. Co to szkodzi je przyjąć? Co to szkodzi z tego skorzystać? Nawet zatwierdzenie przez Kościół danych objawień, jak w Polsce w Gietrzałdzie, przecież są przez Kościół zatwierdzone, czy fatimskich, czy w Lourdes, czy w La Salette, czy w wielu, wielu innych miejscach. Zatwierdzenie przez Kościół nie jest ścisłym zobowiązaniem, żeby te objawienia przyjąć, żeby w nie uwierzyć, ale nie jest rozsądne odrzucanie takich znaków z nieba, które nie dodają niczego do Pisma Świętego i nauki Kościoła, konkretyzują, odnoszą do spraw konkretnych związanych z tym, co się dzieje na świecie, czy w jakimś miejscu, czy w jakimś kraju są objawienia, które odnosiły się do tego, co się dokonało w Rwandzie w postaci ludobójstwa. Matka Boża wyraźnie ostrzegała przed tym, co się potem dokonało. Są objawienia siekierkowskie w Warszawie w latach 40-44. Matka Boża wyraźnie chciała uratować Warszawę. Te objawienia zostały zlekceważone zarówno przez ówczesne władze kościelne w Warszawie okupowanej, jak i warunki komunikacji były ograniczone społecznie bardzo, ale jedynie mieszkańcy tam okoliczni siekierek tam się gromadzili i modlili. W tej chwili są książki, artykuły na ten temat. Żyje jeszcze osoba, która jako dziecko, mała dziewczynka te objawienia przyniosła. Skądinąd możemy stwierdzić i powiedzieć, że zabrakło krucjaty różańcowej i zbiorowej narodowej modlitwy przed wybuchem II wojny światowej i zabrakło takiej krucjaty i modlitwy przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Być może gdyby Polacy nie ufali bez sensu w gwarancje zachodnie, że Zachód nam pomoże, nie pomógł, zdradził. Gdyby nie ufali w siłę polskiego oporu zbrojnego. Nie damy ani guzika, prawda, zwyciężymy, pokonamy, prawda, wypędzimy. Zaraz, prawda, ci Niemcy będą się musieli z Polski wycofać. Polacy nie, zresztą oszukani przez Zachód, bo władze polityczne krajów zachodnich wiedziały o pakcie Ribbentrop-Mołotow, o porozumieniu Hitlera ze Stalinem. Wiedziały, że Polska znalazła się, zresztą wskutek prowokacji brytyjskiej, gwarancje brytyjskie były wyłącznie prowokacją, żeby agresję niemiecką skierować ku Polsce, a nie najpierw ku Zachodowi. Była to cyniczna gra tych rządów, które potem zaniechały spełnienia zobowiązań sojuszniczych wobec Polski. Stalin zresztą czekał do 17 września, bo wtedy mijał termin, gdy Zachód miał ruszyć przeciwko Niemcom. Mógł to zrobić, granica zachodnia Niemiec była bardzo słabo obsadzona, więc wkroczenie dywizji francuskich, angielskich do Niemiec by tak dalece zdezorganizowało niemiecką agresję
agresję na Polskę, że prawdopodobnie Niemcy musieliby się wycofać i przerzucić dywizję na Zachód. No, następnie gwoździem do trumny była zatajona przez władze zachodnie już przygotowana agresja sowiecka na Polskę, która w postaci czwartego rozbioru Polski się zrealizowała. Znaleźliśmy się wtedy w sytuacji beznadziejnej. Ale być może odpowiednie przygotowanie modlitewne, choć właśnie w formie krucjaty modlitewnej za ojczyznę, mogłoby te losy jakoś pchnąć na inne tory, mogłoby jakoś w pewnej mierze bodaj Polskę ocalić, uratować. A pośrednio w ogóle cały przebieg II wojny światowej byłby inny. To samo z Warszawą, prawda? Po powstaniu warszawskim trwają ciągle spory, są obrońcy powstania warszawskiego, że choćby to, że w wyniku powstania warszawskiego Rosjanie, zatrzymując się tutaj, nie zajęli takiej części Niemiec, która by ich panowanie jakoś jeszcze umocniła nad Europą, czyli jakby Polacy się przysłużyli Europie, rzucając się do tego boju, który musiał się zakończyć przegraną, wciąż licząc na pomoc Zachodu, mimo że wielokrotnie byli przez Zachód zdradzani, także parę lat wcześniej. Wielu sądzi, że powstanie musiałoby uknąć w tych warunkach i jak profesor Kierzun pisze i mówi przy różnych okazjach, daj mu Boże zdrowie, bo w tej chwili bardzo przeżył zarzut skierowany przeciwko niemu, że był to ubezpieki. Otóż on twierdził, że Warszawa byłaby i tak zniszczona. Znaczy Niemcy, jeżeli postanowili zrobić Festung Warszał, a spotkali się z odmową warszawiaków spełnienia rozkazu. 100 tysięcy warszawiaków miało budować fortyfikacje wokół Warszawy, zapobiegające wejściu do Warszawy wojsk sowieckich, więc profesor Kierzun i wielu innych twierdzi, że Warszawa i tak byłaby zniszczona i wielu mieszkańców Warszawy byłoby mordowanych albo skierowanych do obozu, gdzie by też w większości umarli. Ja nie mam podstaw, urodziłem się tuż przed wybuchem powstania warszawskiego, dzięki mojej mamie, bo rodzice byli w drodze z Wilna do Warszawy, chyba ostatnim czy przedostatnim pociągiem. I zatrzymali się w majątku moich pradziadków w pobycie węgrowskim. I wszyscy mamę namawiali, żeby jechać do Warszawy, że w mieście są lepsze warunki do urodzenia dziecka niż na wsi. A mama się uparła, że się nie ruszy. Została w tej miejscowości. Oczywiście też rodzice moi wraz ze mną, czy to jeszcze nie urodzonym, czy to już urodzonym, uniknęli śmierci, bo front bolszewicki akurat wkroczył do tej wsi, na krótko się tam zatrzymał, połowa wsi spłonęła, wielu mieszkańców zginęło. W piwnicy tego dworu, w którym ukryli się rodzice, też nie było bezpiecznie, bo jakiś przedstawiciel, jakiś oficer sowiecki powiedział, że dwór będzie wysadzony i spadł. I polecił wszystkim opuścić piwnicę i wyjść na zewnątrz. No do zewnątrz była strzelanina z jednej i drugiej strony, więc wydawało się, że tu śmierć i tu śmierć. No decyzja była, żeby jednak w tej piwnicy pozostać, zaufać Bogu, że ocali, ocalił. No i dzięki temu żyje, prawda? Nie tylko dlatego, że dzięki rodzicom, no dzięki Bogu najpierw, ale rodzicom przyszedłem na świat, ale dzięki dlatego, że moja mama jest osobą i do dzisiaj, bo żyje, jest osobą bardzo upartą. Jak coś postanowi, to tak ma być i koniec. Przeżyła dwie ciężkie choroby w tym roku na wiosnę i żegnała się z życiem. I po tych dwóch ciężkich chorobach, która w jej wieku każda mogła się okazać śmiertelna, ale się nie okazała, jakimś cudem wyzdrowiała. No i brat mówi, to ja teraz stanowczo od razu mam jej wyprawę na wieś. Mama sobie lubi pojechać na wieś i tam sobie gospodaruje, podlewa tam grządki, wyprawia warzywka, dba o różne kwiatki, prawda, i tak dalej, czuje się dobrze. No więc mama powiedziała, nie, ja tam pojadę. To brat mówi, ja mamy nie mogę zawieźć samochodem, bo tu w Warszawie łatwiej mamie pomóc niż tam gdzieś na wsi daleko, koło Gierszwałtu. A mama mówi, jak mnie zabierzesz samochodem, to ja pojadę pociągiem. I w końcu pojechał, że się znalazł się ktoś, kto ją zawiózł.
No więc ja jestem trochę po mamie też taki uparciuch.